Powiedzcie mi, kto mi narysował na monitorze celownik do broni? Ja go nie chcę. Dzisiaj tak bardziej militarnie, tak bardziej po zbójecku, ponieważ wybieram się w okolice. Tutaj na ten przejdę obok kompleksu wentylacyjnego i mam zamiar dojść tutaj do magazynu kontenerów. To jest bardzo daleko bunkru naukowców. To jest baza niedaleko bunkrów naukowców, na której zresztą przecież stacjonują ich najemnicy i wydawałoby się, że rozsądnością byłoby nie przebywanie tak blisko siebie, ponieważ w tych magazynach w 100% przebywają złodzieje i bandyci. I wydawałoby się, że dwa takie ogniska nie są w stanie ze sobą korespondować. Tymczasem jeszcze nigdy nie widziałem żadnych zatarczków pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Prawdopodobnie oni mają podpisany podpisaną dżentelmeńską ugodę o nieagresji. Widzicie, jak było to ciężko zauważyć, tak ciemno? Tu się lubią te gnoje oziębiać. To jest bardzo fajna atmosferka. Tutaj bardzo często zachodzą. Wchodząc tak głęboko, jak to możliwe, jak to widać, tam masz pod tym wóz i tam siedzą. To jest zresztą taktyka, która jest mi znana, ponieważ sam tutaj przebywając nieraz byłem zmuszony się chować, bo naprawiałem broń i nie była gotowa do walki. Także wchodziłem sobie pod ten wóz, zamierałem i czekałem, aż sobie odejdę. Nieraz była taka sytuacja, że musiałem przez godziny, dziesiątki minut, może przesadziłem z tymi godzinami, ale przez dziesiątki minut patrzeć, jak ci, co tam weszli, sznurują sobie buty. Polerują buty. Wchodzę już pod te magazyny. Nie wiem, co to są za strzały. Bardzo prawdopodobne, że odganiają tą zwierzynę od tych magazynów, strzelając albo w niebo, albo w stwory. Jeden już położony. Bardzo prosty materiał na skalp. Zobaczcie, jak te bydlaki szarżują. Kolejny położony. Może niepotrzebnie tam siedziałem i się na to patrzyłem. W 100%, jak powiedziałem, zawsze bandyci stacjonują. Szkoda, że ja nie mam snajperki. No właśnie, kurczę, już miałem mówić, że ja sobie. Że sobie wezmę za żyję tego Herkulesa na dole. Bo jak taki kretyn stanąłem sobie na daszku tego tunelu i sobie grzebię w plecaku.
Ja tu nic nie zrobię na taką odległość z tą maszynową. Ja muszę ich podejść przez to jeziorko. Ledwo ich... Chciałem znowu mówić, że ledwo ich kule do mnie docierają. Barwinek albo chociaż bandaż. Odwrotnie, chociaż barwinek. Muszę podejść do tych pojazdów tam i za nimi się schować. Skąd te strzały dochodzą? Gdzieś stamtąd? Ja mogę spróbować ich ostrzelać. Ja muszę sobie zmienić tryb strzelania na pojedynczy pocisk w serii. Skąd te strzały docierają? Mówcie mi, że gdzieś stamtąd. O kurde, dobrze przejdzie. Granat poleciał. Jeżeli ja się nie oddalę zbyt szybko, to polecę razem z nim w powietrze. Zona jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Trudno znaleźć towarzysza do broni. Trudno znaleźć kogoś, kto by z nami się przeszedł na zonę. Ja się muszę opatrzeć. Znalazłem apteczkę. Zrobię to tutaj, jestem 100% bezpieczny. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie wlezie za mną. Swoją drogą, tutaj jest zejście do podziemi, a z tych podziemi jest przejście do legendarnego miejsca, do owianej legendami oazy, w której, jak wszyscy stalkerzy wierzą, można odzyskać pełnię sił i w której można znaleźć bardzo rzadki artefakt. Tutaj, jeżeli ja bym miał snajperkę, ale dobrze, że ten murek znalazłem. Zobaczcie tego, gdzie on się gapi. Ja się trochę nim pobawię. Zobaczcie, gdzie on idzie. On dzisiaj już mnie zauważył. Bardzo prawdopodobnie, że w kasku mi się odbiło słońce, księżyc. Tak, dokładnie mi świeci słońce teraz w kask i ono się odbiło i musiało mu tam zalśnić. Kątem oka dostrzegł refleks. To jest bardzo dobre miejsce, pod warunkiem, że jakiś snajper mnie nie obserwuje z daleka, ale zobaczcie, na czym ty się zastanawiasz. Ja nie rozumiem czasami tych ludzi. Takie czasami mają, tak czasami im się dawałem. Ja się bardzo boję o to, że teraz ktoś mi jeszcze z prawej podchodzi, bo to jest... Ojdzie, ja mam tutaj taki podsłuch i ja słyszę czasami, jak oni się starają porozumieć. My nadajemy na tych samych falach. Tu jest chyba rzucony granat. Oni się tutaj pofatygowali aż z magazynów. Jeżeli to jest prawda, jeżeli ja dobrze przeczuwam, że jakieś gnoje mi zachodzą od tyłu, z dwóch stron, a ja zdaję się w ogóle tym nie przejmować, to mi to nic nie da. To wspaniałe uczucie, że ja nie musiałem przyjść do nich, a oni przyszli do mnie.
Ale jak widać, ja się cały czas oglądam ze siebie, przynajmniej staram się. Tak działa na mnie strach. Ja zakładam, że... Zakładam, że to byłaby wystarczająca ilość, tak biorąc kalkulacyjnie. Tak się kalkulacyjnie zastanawiając. I to są załoganci tych magazynów. Jak mój ten kombinezon elegancko, tylko dwie szwy puściły. Podchodzę do magazynów. Ufam przeczuciu, że pozostały tam resztki. I cieszyłbym się, jeżeli byłaby to, nie wiem, jakaś załoga wliczona w dwóch do czterech maksymalnie przeciwników, którym mógłbym już spokojnie się zająć. Odesłać ich tam, gdzie miejsce. Widzicie tego snorka? Trzech snorków. A co tak tutaj promieniuje? Cały czas coś promieniuje. A nie ma prawa, bo w tym miejscu nigdy nie było żadnych zjawisk. Również bardzo prawdopodobne jest, że tutaj wszystkich wysypało. Ja już ich wszystkich położyłem do piachu. Tam przy tym tunelu. Czy to jest fakt? Przekonamy się zaraz. Ja się tutaj bardzo pewnie poczułem i mam nadzieję, że to mi się nie odbije czkawką. Krwi. Mam nadzieję, że to mi się nie odbije krwawą czkawką. Ja już tutaj sobie wstanę, narobię hałasu moimi buciorami i tak jak mi się wydawało, tak chyba jest. Wszystkich stąd już wysypało, zaalarmowani podbiegli do mnie. Ja nie musiałem przychodzić do nich. Także tyle w tym temacie. Będę miał co opowiadać na stacji w Janowie dzisiaj wieczorem przed pójściem spać. Odpalę wszystkim po cygarku, zostawię oranżatkę i pobajdurzymy sobie. Każdy, mam nadzieję, każdy, tak podejrzewam, będzie miał coś do powiedzenia. Bo tu się stara każdy w ciągu dnia wyjść, coś zrobić. My zrobimy taki manewr. Serię, proszę, muszę mieć serię. Teraz się przełączyłem na serię w karabinie. Okej, okay, drugi. No i dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze mnie drapnął. I się za bardzo